Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Cześć. Sobota 31 tygodnia okresu zwykłego, ale dzisiaj w kościele przede wszystkim przeżywamy święto poświęcenia Bazylki Laterańskiej. A to jest kolejny odcinek SOS, Słowo o Słowie, na który Ciebie bardzo serdecznie zapraszam. Dzisiaj nasze myśli, nasze serca, serca katolików wędrują do Rzymu, do wiecznego miasta, do Bazyliki Świętego Jana, a właściwie Świętych Janów w pełnej nazwie, bo i Świętego Jana Ewangelisty, Jana Chrzciciela, Bazyliki Najświętszego Zbawiciela, tego najważniejszego kościoła. Bo chociaż dzisiaj główne celebracje papieskie odbywają się w Bazylice Świętego Piotra, to jednak najważniejszy kościół na świecie, taką też ma nazwę, jako matka wszystkich kościołów, matka i głowa kościołów Rzymu i świata. Dzisiaj dokładnie mija 1700 lat od poświęcenia tej świątyni w 324 roku. Dzisiaj dla mnie jako redemptorysty, dla mojej rodziny zakonnej redemptorystowskiej też jest bardzo ważny dzień, bo to dokładnie 292 lata temu zostało założone zgromadzenie redemptorystów. Święty Alfons Maria de Liguori 9 listopada 1732 roku, sprawując Eucharystię wotywną o Duchu Świętym w Scala, niedaleko Neapolu, założył zgromadzenie. Dla mnie, kiedy dzisiaj myślę o kościele, bo ta Bazylika Laterańska, to właśnie jeszcze raz chciałbym zacząć, nie tylko mówi nam o pewnym budynku, chociaż też, nie tylko jakiejś administracji, jakiejś fizyczności, ale o doświadczeniu żywego Kościoła. O tym dzisiaj też mówi święty Paweł w liście do Koryntian. Dzisiaj czytamy też o tym takim duchowym przysłaniu świątyni w księdze proroka Ezechiela. Gdy ta świątynia staje się tym wymiarem takim duchowym miejsca uzdrowienia, uwolnienia, życia, owocowania. To wszystko, co wynika ze źródła serca świątyni, tej jerozolimskiej, o której czytamy dzisiaj w Słowie Bożym, tej w Rzymie i w naszych kościołach. Bo myśląc o Bazylice Laterańskiej, myślimy o wszystkich naszych kościołach, ale przede wszystkim o naszej wspólnocie kościoła, o żywej budowli. Bazylika Laterańska przywołuje nam na pamięć jedność kościoła, której gwarantem jest Chrystus jako głowa, a widoczny gwarant tej jedności kościoła to jest papież Franciszek, skała. Dzisiaj jakoś na nowo trzeba nam nie tylko wznieść nasze modlitwy w intencji Kościoła, wspólnoty, w intencji papieża Franciszka, pasterzy i wszystkich, którzy mocą Chrztu Świętego są tym Kościołem, odpowiedzialni są za ten Kościół, bo to też odkrywamy na nowo, ciągle tego potrzebujemy na nowo odkrywania, że to ten Kościół nie jest tylko odpowiedzialny papież, biskupi, prezbiterzy, duszpasterze, osoby konsekrowane czy katecheci, liderzy wspólnot, nawet ci, którzy formują się we wspólnotach, ale każdy, ty i ja, mamy taką samą odpowiedzialność, która wynika z łaski chrztu. I każdy z nas ma w tym Kościele taką samą godność, która wynika z łaski daru, sakramentu Chrztu Świętego. Dzisiaj taki jest dzień, żeby umieć to docenić, umieć podziękować sobie za to wspólne budowanie Kościoła, za to, że jesteśmy Kościołem. Że twarzą Kościoła jesteśmy my. Że Kościół wygląda tak, jak ja wyglądam. Jest w nim tyle świętości, która wynika oczywiście przede wszystkim ze świętości i daru najwyższego Boga, wszechmogącego i najświętszego. Ale też w tym Kościele jest tyle dobra i świętości, którą ja wnoszę, to dobro i świętość przez swoje wybory, przez dążenie swoje do świętości, przez swoją religijność, przez swoją wiarę, przez swoją pobożność. I też jest w tym Kościele tyle grzechu i smutku, i słabości, i trudu, na tyle, ile ja też na to się zgodzę i tyle, ile to wszystko wnoszę. W tym Kościele jest miejsce dla każdego, na każdą historię, na tą dobrą i na tą złą, na tą piękną i na tą trudną. I tak właśnie budujemy ten Kościół w tym kolorycie. Kościół, który jest tą właśnie mnogością charyzmatów, duchowości, przez wieki nieustannie kształtowaną przez te duchowości i charyzmaty. Podziękować też chcę dzisiaj w tym doświadczeniu Kościoła
że właśnie za to, że mam to doświadczenie bycia w bardzo konkretnej rodzinie Kościoła, jaką jest Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela, że mogę być redemptorystą, że mogę tutaj realizować swoje powołanie do świętości, że mogę realizować swoje życie, że mogę czuć się tutaj jak w domu, właśnie w tym zgromadzeniu, że Pan Bóg dał mi ten wielki dar. I tyle dzisiaj pięknych słów, warto, żeby one nieustannie wybrzmiewały. Ale dzisiejsza Ewangelia chce nam pokazać jeszcze więcej. Pokazując Jezusa, który dzisiaj może burzy ten święty porządek, burzy ten taki świąteczny nastrój dnia dzisiejszego. Pobierze sznur i zaczyna wyrzucać kupców. Dlaczego Jezus tak się zachowuje? Dlatego, że tak jak wtedy, tak i dzisiaj, to nieustannie się dokonuje nie tylko w świątyni jerozolimskiej, po której dzisiaj tylko została ściana płaczu, ale dzisiaj w tej naszym doświadczeniu żywego Kościoła też tak bywa w naszej drodze za Panem Bogiem, że my też czasem próbujemy sobie Pana Boga przekupić. Że chcemy urządzić w tym Kościele czasem takie targowisko przekupniów. Kto da więcej? Kto da więcej modlitw? Kto bardziej przebłaga Pana Boga? Ciągle w tym temacie różnych jakichś wynagrodzeń, przebłagań, ciągłego jakiegoś takich dodatków i więcej, i więcej, i więcej. A co roku, jakby kiedy słucham tej Ewangelii, to zadaję sobie to pytanie, które gdzieś odczytuję jako takie pytanie, które Pan Bóg zadaje mi przez to słowo. Czy ja potrafię być w tym Kościele, a więc też w tym, czym, co jest życiem Kościoła, co jest życiem religijnym, duchowym Kościoła, co jest życiem modlitwy Kościoła. Czy potrafię być w tym Kościele dla Boga, tylko i wyłącznie dla Pana Boga i z Bogiem? Czy potrafię, i ciekawe, kiedy to też będzie w moim życiu, że kiedy stanę na modlitwie, to nie tylko po to, żeby Go ciągle o coś prosić, ale czekam kiedyś na taki moment w moim życiu, mam nadzieję, że on nadejdzie, na pewno nadejdzie w tym życiu wiecznym po śmierci, że będę szedł do Pana Boga na spotkanie, a to jest modlitwa, i będę chciał być na tej modlitwie tylko dla Niego. Nie dlatego, że On mnie wysłucha lub nie wysłucha, że mam tyle spraw do modlenia, że tyle ludzi mnie prosi o modlitwę, ale będę potrafił być tylko dla Boga i z Bogiem. Że przestanę kupczyć na modlitwie, że przestanę Go przekonywać, żeby wysłuchał moją modlitwę, że przestanę się targować na modlitwie, że przestanę już tak robić, żeby no właśnie jakoś tak sobie Pana Boga przypodobać, bo to jest to kupczenie. Że Pan Bóg na nowo to, co już zrobił w moim sercu, chociażby przez dar życia, przez dar chrztu, wybuduje na nowo w moim sercu świątynię. I ta świątynia mojego życia, mojego serca, będzie tą świątynią, gdzie będę mógł oddawać Bogu chwałę w duchu i w prawdzie. Chrystus dzisiaj buduje Kościół. On buduje na żywych kamieniach, żywych historiach, żywych istot, ludzi, każdego z nas. Kościół to Bóg, bo Bóg jest we wnętrzu swojego Kościoła, tak jak dzisiaj modlimy w psalmie, ale Kościół to jest, jeszcze raz powiem, to jesteś Ty i to jestem ja, to są nasze historie, powiązane, zanurzone w wodzie życia, która raz plona kiedyś na naszych głowach, w momencie chrztu, nieustannie płynie. I nieustannie nas ożywia, nieustannie nas uzdrawia, nieustannie sprawia, że owocujemy w naszym życiu. Kim bym był bez tego Kościoła? Kim bym był bez Boga w Kościele? Czy by to nie była rzeczywiście jakaś grupa rekonstrukcyjna, godna pożałowania i pośmiewiska? Ale Kościół trwa, Kościół żyje. I im trudniej tym w Kościele, tym lepiej. Im łatwiej, tym gorzej. Im więcej nam pod górkę, im więcej czasem doznajemy różnych ciosów zewnętrznych, wewnętrznych w Kościele, ten Kościół na nowo się odradza mocą Chrystusa. Trzymajmy się tego Kościoła, bądźmy w tym Kościele, wsłuchujmy się w to, ten Kościół. Nie patrzmy warogo na to, co się w Kościele dzieje, ale patrzmy z wdzięcznością. Z wdzięcznością, z uważnością, z radością, z ufnością. Słuchajmy słów papieża Franciszka. Słuchajmy tego, co Pan Bóg przez pasterzy Kościoła do nas mówi.
posłuszeństwie, w zaufaniu. Chodźmy tymi drogami nadziei ku Chrystusowi. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże, cześć. Do zobaczenia jutro w niedzielę.